Siemaneczko, ja jestem Agent X, no i słuchajcie, jest dosyć spory problem, ponieważ Elviso ciągle tutaj chodzi w mojej okolicy, jakby dosłownie mnie szukał w stroju policjanta i serio, jest to o tyle duży problem, bo ja ostatnio dosyć przeskrobałem, bo nie uzgadniając tego z nikim, postanowiłem zniszczyć i wyremontować więzienie, co już nawet zacząłem, ale wydaje mi się, że Elviso i Macioch o tym nie wiedzą i dowodem na to jest to, że Macioch ostatnio dał mi właśnie mandat. No, ja go nie zapłaciłem, więc to może być trochę problem. W każdym bądź razie, ja się póki co przed Elviso chowam, bo no nie wiem co on w sumie ma za itemki. Wydaje mi się, że może mieć lepsze ode mnie i no nie chciałbym trafić do paki, a przynajmniej aresztu. To byłby dosyć duży problem. Jak widzicie, on serio tutaj się ciągle kręci, ale ja się jakoś próbuję tutaj chować. Czy on mnie widzi? Nie ma! Czy on mnie tu widzi? Jesteś! Nie, nie. Ziomek, ziomek. Ja cześć! Nie będę... Okej, okay, on tu idzie, ale ja stąd zwieję. O, ja tylko... Ej, Agent X, mam taką sprawę, mordo. Dobra, uciekam. Poczekasz sekundkę? Uciekam. Czemu uciekasz, Agent X? Ja się nie odzywam do niego tutaj na TeamSpeaku, po prostu wieję. O kurde, ale oberwałem! Nie no, chowamy się za... Agent X, mordo! Okay, ja cię nie skrzywdzę. Wbijaj. Ja mam pokojowe nastawienie do ciebie, mordeczko. Mam nadzieję, że on nie wie, gdzie ja jestem, bo to byłby dosyć spory problem. Agent X, mordeczko. Zamurowałem się tutaj pod ziemią i serio, nie widzę, gdzie jest Elviso. W Juliowicach? Ja wychodzę. Gdzie on jest? Gdzie jest ten typek? Gdzie jest... O kurde, on jest tu za mną! Wiejemy, ile sił w nogach, okej? Okay. Dobra, uciekamy. I gość chyba mnie teraz trochę tutaj zgubił. Mam nadzieję, że udało mi się mu zwiać. Ciki. Dobra, uciekam. On tutaj mówi kici. Mnie chyba chce po prostu zwabić. Nie, to jest straszne, ale dobra. Gdzie jest ten gość? On chyba nie wie, że jestem właśnie tutaj. Dobra. Mordini. Myślę, to jest dobry pomysł, żeby się schować za tym pomnikiem. Więc lecę teraz tędy. Hop. I myślę, że tutaj, jakbyśmy się jakoś wkopali pod ziemię, to Elviso by się nie szczaił, że się wkopaliśmy. Więc tak, ja to chyba bym właśnie teraz zrobił. Okej, tu jest pomieszczenie nawet, idealnie. Okej, tu są w ogóle jakieś bloki, dobra. Ja może tu się zamuruję, mam nadzieję, że ten dirt szybko tam się zamieni w takiego innego, ale tak, my tutaj możemy sobie wbić. Myślę, że tu jest dosyć bezpiecznie, bo no niekoniecznie Elviso będzie wiedzieć, żeby tutaj wbić. I tylko jedyne, co może mnie zdradzić, to jest ten blok dirta. I błagam, żeby... Nie, on tu przyszedł. Kuku! On tu przyszedł, ale się zamurowałem, o kurde. O kurde, widzieli? Nie! A kuku! Stop! Ej, Elviso, czekaj! Oj. Co jest? Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Ręce trzymam w górze, nie mam ich teraz na klawiaturze. Ręce od klawiatury! Tylko muszę zjeść teraz steaka, okej? Okay? Ręce od klawiatury, myszkę sobie trzymaj, ale od klawiatury, ani rusz! Okej, okay. Mam je daleko, nie ruszam nic. Gdzie byłeś? Czekaj. Jak to było? O, już wiem! Gdzie byłeś w sobotę? 1 kwietnia. 1 kwietnia pojechałem do cioci, potem tak, byłem... to prima aprilis, pewnie, co se kłamiesz teraz, to? To już nie jest 1 kwietnia, mogę, mogę zjeść steaka? Nie. Ale chcę albo zjeść dobra, steaka. Zjedz, ale okay. Tylko połowę. Okej, okay. Nie, zjadłem całego. Nieprzestrzeganie poleceń funkcjonariusza, 5 lat. Okej, dobra. Mordini, ja mam łopatę, nie wiem czy wiesz. A halo. Nie, dobra, masz łopatę, to... Taki się buntownik, co? Nie. A może dawno nie dostałeś w tyłek? Może bez żadnych tutaj wystrzałów, co? Będzie a może to dużo bardziej korzystne dla nas obu. Obopólna korzyść. Dla mnie to nie jest korzystne. Dla mnie to jest przyjemność, że mogę... Może uda... Panie władzo, my się znamy. Fuh! Masz co to ma być? Raz, dwa, trzy, cztery bloki. Takie trochę żelaza. Bardziej żółte albo niebieskie bym przyjął. Okej, dobra, lecimy. Oj, Elviso. Byś przyjął, ale mordeczko. Nie przyjąłeś. Tak? Mordeczko, nie okay. Żeby coś, ale trochę lamus jesteś, nie? Nie jestem, uwierz mi. Uwierz mi, że jesteś. Nie. Uwierz mi, że jesteś. Nie. Mam dobra. Cię wyjaśnić, czy jak? Nie, może bym... Nie radzisz sobie. Byłbym za tym, żeby nie. Jesteś jakiś... Okej. Okay. Okej, okay, co? Okej. Okay. Co? Niech ci będzie. Nie, co niech jest? Ci będzie! Nie, stop, Elviso! Poddajemy się? Nie, ja się nigdy nie poddaję. Ale ci mi lamus. Ale ze mnie lamus, tak? Ze to, mnie, a nie to z pójdziesz ciebie, do pak, bo nie ci na właśnie dłużej. Zwiewam, gościu! Sayonara, frajemy! Sayonara! Poddasz się już czy nie? Nie mam całego dnia.
Co to, nie masz tego? Drużba jest krótka. Co jest krótkie? Drużba, nie drużba. Elvisy, słuchaj, ja się ten nigdy nie poddam. Ja będę tobie uciekał, aż po prostu odpuścisz. Wiesz o tym, aż prawda? Twoja willa spłonie do ostatniego klocka. Nie możesz tego zrobić. A? W świetle milnowicowego prawa, gdy jesteś recydywistą, który przybywa w mieście nielegalnie, mam prawo zarekwirować twój majątek. Nie obserwujesz mojego kanału, o tym nie wiesz. Nie ma... Według ustawy 44 mam prawo zarekwirować twój cały majątek. Uciekam. Okej, ziomki, sytuacja w miarę jest teraz ustabilizowana. Jesteśmy teraz w miarę bezpieczni. Problem w tym, że Elviso tutaj się ciągle kręci. Ja nie mogę uciec, bo on zauważy mój nick i myślę teraz, co wykombinować, bo wykopanie tutaj Dirta to jest no właściwie skazanie siebie tutaj na śmierć. A... Tylko jedyne, co mogę zrobić, to tak. O, taki myk szybki, okej. Dobra, zamknęliśmy się w jakimś domku. Myślę, że to jest dosyć bezpieczna opcja. Okej. On tam stoi, patrzy w ogóle. On chyba coś pisze teraz. Myślę, że może z Maciochem coś uzgadniać, bo Macioch jest też to zamieszany. On mi wczoraj, czy tam przedwczoraj dał mandat, którego nie zapłaciłem. Okej, widzę, że Elviso tutaj jest atakowany chyba przez drona jakiegoś tam normalnie. To dobrze. Poszukiwany biały kaptur i brzydka willa. O kurde. Czyżby Elviso napisał, że mnie szuka? No nie wiem, ja myślę, że właśnie o to chodzi, ale... Kurde, on jest tu kręcony! Mayday! Otoczeni jesteście! O nie, czy? Mayday! Nie, gościu, ja stąd uciekam, nie ma takich... Mayday! Otoczyłem was! Okej, stoję, poddaję się! Ręce z klawiatury! Wyłącz monitor! Już odłożyłem wszystko, widzisz? A teraz mrugnij 3 razy. No nie ma po co. 3 razy mrugnij. Dobra, Elviso, gadaj, o co ci chodzi, co chcesz, już nie chce mi się bawić. Ze względu na bezprawne zniszczenie mienia publicznego wskazuje się na areszt momentu sprawy sądowej. Co? Mam tu nawet nakaz, mogę ci go dać jak chcesz. Co? No to pokaż mi jakiś nakaz, okay. Bez żadnego nakazu ja tutaj się nie ruszam. Proszę, to dla ciebie. Co? Ty coś na serio tu... O! Kolejny przykład zniszczenia mienia publicznego! Ej, ale ja bym to naprawił! Rejestrujemy to na kamerze! Pff, ale lamus! Dobra, uciekam ci, gościu! Uciekam ci i tyle w temacie! Nawet nie wiesz, gdzie jestem. Jesteś tak żałosny, że szkoda gadać. Naprawdę. Nawet nie umiesz zwiać. Sposób, jak mnie złapać. Będę tutaj cały dzień bo tak biegał. I tak tego nie ogarniesz. Nawet nie masz pojęcia, jak zwiać. Lecimy, właśnie się zwiewam. Tak? Okej, elegancko. Dobra, tutaj... Oddam jeszcze... O, tam jest komisariat. No, o nie, zniszczyłeś mi lilię wodną, jestem w ogóle skończony, Agent X, nie? Ale ty jesteś, gościu, lamus. Ale ty lamusek jesteś taki mały. Ja mogłeś lamus? Tam jeszcze spaść, co? O nie, płaszczka chyba się tam pojawiła, Agent X, współczuję ci. Nie, no nie! Czemu ona teraz? Zawsze tylko kiedy nie trzeba! No Lecimy! O kurde, już nie dolatują twoje... Płaszczka, pomóż mi, dobrze! Nie! Pół HP mam, nie! Dobra, i kamerę spawn. Nie, no my się tutaj odrodziliśmy. Kurde, dobra, ale Elviso chyba nie wie gdzie. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się moje itemy tutaj przejąć, bo inaczej może być srogo przerąbane. Więc dobra, ziomki, my idziemy w tamtym kierunku i czy... Kurde, on chyba to zebrał. Dobra, wezmę sobie zapasy żywności tak na razie, co, bo on na pewno zaraz mi zabierze wszystkie stejki. Więc weźmy sobie te marchewy tutaj. I schowajmy się może w tej fontannie. To jest dosyć dobra opcja. Schować się w fontannie. To zniszczymy, to wysadzimy. Te itemy się przydadzą jeszcze. Ej, Elviso! Siema, Agent X. Nawet się nie gonię, bo i tak jesteś już skończony. Co? Mordo! W świetle naszego prawa, do momentu aż cię nie skażemy i nie odbędziesz wyroku, cała twoja własność na serwerze jest rekwirowana przez nasze miasto. Dobra, ale ja byłbym za tym, żeby może zanim zostanie wszystko zabrane iść spać. No ok. No, więc chodź tutaj. Ale na moich oczach idziesz tutaj. Dobra. Kładziesz się. Spoko. On serio wyszedł?
Ale dobra, prześpijmy się. Idziemy, póki jeszcze możemy. Dobra, hej. Wiem, gdzie nawet idziemy. Idziemy. Elviso, złapmy jeszcze potrafisz. Więc tak, uciekamy. Ziomki, słuchajcie, jest teraz sprawa. Elviso teraz, jeśli mnie po prostu złapie, no mamy przypał. Ale ja chcę mu pokazać, że my więzienie serio odbudowywujemy. I to jest jedyny cel. To jest chyba jedyna teraz droga właśnie uratowania się od siatki, więc lecimy tam. Elviso, poczekaj jeszcze. Na co? Aż ty w końcu zatrzymasz gościu? Nie zatrzymam się. Musisz mnie gonić. Takie jest prawo milionowic. Że to nie jest prawo, to jest obowiązek funkcjonariusza na służbie. Dobra, teraz powiedz mi jedno. No? Myślisz, że ja to więzienie sobie... Zburzyłeś tak... ruiny? Chociaż tyle zrobiłeś, ale biedne więzienie. O kurde! No kurde. Sporo lawy wylałeś, mordo, ci powiem. No tak, ale te mury, wszystko to ci czegoś nie przypomina? Nie wiem, przypomina mi może to twoją willę, bo jest dobra, na takim samym poziomie. Dobra, ale teraz może coś innego ci udowodnię. Dobra, możesz mnie tam aresztować wszystko, ale patrz. Co to według ciebie jest? Nie wiem, barierka? Barierka, okej, okay. Przechodzisz przez barierkę. No. Tutaj co masz? Przejście, mostek masz, który można w razie co zamknąć i kogoś zrzucić do lawy, jeśli chce uciekać. No. Więc patrz, tu normalnie masz więzienie i widzisz to, prawda? To jest jakieś wejście, stary, a nie więzienie. A teraz więzienie zburzyłeś. Przeczytaj, co tutaj jest napisane. Zakład karny Milanowice, stary, to jest puste pole, nie zakład karny, wstydziłbyś się. Dobra, zniszczyłeś ale... taki piękny budynek i zrobiłeś jakieś tutaj w ogóle murki, płotki i inne tam... No bo to jest w budowie. ...opowieści z chuj i paproci. Gosiu, przecież to jest w budowie. No i co z tego, stary? Nie miałeś pozwolenia na zniszczenie budynku. Tak jakbym ja sobie teraz bił i twoją willę zburzył i sobie zaczął budować ale nową, no stary. Ale to jest to samo. Tobie jest budynek publiczny, willa jest prywatnym. Tak, więc ty jako osoba prywatna nie masz prawa zburzyć mienia publicznego jako jednostka. Co? Musiałbyś mieć zgodę wszystkich członków naszego miasta. No nie, albo ale chociaż to jest większości. Bez sens. Nie, to jest demokracja. Mordo, większość. To nie ma sensu, przecież zawsze tak robiliśmy. Budujesz szkołę, budujesz, nie pytasz się innych, czy chcą, czy nie, budujesz. Ale no to wcześniej o tym mówisz wszystkim, że budujesz szkołę. No i co z tego? Jak mógłbyś i wszyscy wyrażają swoją publiczną aprobatę. Teraz takiej sytuacji nie było, ale gościu. Ale nikt nie wyrażał wtedy, po prostu powiedziałeś, budujesz szkołę. Budowaliśmy wszyscy szkołę, no to budowaliśmy ją wszyscy. Nie było żadnego sprzeciwu. A teraz zburzyłeś budynek szkoły i naszego więzienia. Ale do czego jest sprzeciw tutaj? Buduję lepsze... Ty idziesz teraz do aresztu i do momentu, aż tego serwer nie wyjaśni nasze miasto, nasze władze, no to gościu jesteś po prostu w pasce. Gościu, to jest absurdalnie bez sensu. Ja wiem, ale ja tylko wykonuję polecenia, mordo. Ja tutaj, wiesz, ja to tylko sprzątam. No to co? No to mam idziemy. Iść do więzienia teraz za nic? Nie, do aresztu. Za bycie niewinnym idę do więzienia. Idziesz za wysadzenie budynku w mieście, no stary. Ale jest odbudowywany, to mogłem go równie dobrze skopać. I co, byłaby różnica? No byłaby, bo to nie było odbierane jako taki akt czegoś złego. Wy, przecież mógłbym równie... Jaka jest różnica, czy klocek po klocku skopię twoją willę, stary, czy no wysadzę ty już, siedmioma stakami ty już i tak miałeś sporo przywilejów z prawem. Właśnie, to już twoje drugie zrujnowanie więzienia z ziemią. Stary, twój wyrok będzie dłuższy. No ale... żeby zrobić prywatną galerię handlową, zburzyłeś publiczny budynek, stary. Ale miałem na to zgodę. Ty z pierdla nie wyjdziesz, mordeczko. Co? No z paki nie wyjdziesz. Nie, gościu, teraz jest coś nie tak. Ja tutaj... Nakaz mam. Ja biorę bez prawnika z tobą nie rozmawiam. Prawnik przyjdzie do celi, mordo. Prawnik ja do celi jeszcze przyjdzie. Ci skończę karierę twoją policjanta. Już nie będziesz policjantem. Mam jeszcze inny źródło dochodu, mordo. Jeszcze mam naprawdę hotel. Naprawdę do tej śmiesznej celi znowu trafię. Znowu tak. Stąd w sekundę ucieknę rozwalając. A proszę bardzo. Stona. Proszę bardzo, uciekaj sobie. No i po co ci coś takiego, gościu? Nie, no to pary. Nie ma sensu. Nawet... Ja cię tutaj... Nie no, gościu, ty nie widzisz, jaki głupi jesteś, patrz. Raz, dwa, trzy, cztery. Odejdziesz na cztery to sekundy... To niszczysz, o, nagrałem to. Wyrok dłuższy o 3 miesiące, wychodzimy. Wychodzimy z celi, którą uszkodziłeś. Stary, to gdzie, nie wiem, czy widzisz, ale na każdym kroku robisz sobie problemy. Mógłbym cię rozklepać. A tak na funkcjonariusza, policji, na służbie jeszcze. O, ja nie mogę. Nie, wiesz co, to jest żałosne, Paki, jak działa prawo w tym kraju. To jest żałosne. To idziemy, to nie kraj, to jest miasto, jakbyś nawet nie wiedział, gościu. Dobra. A wiesz w ogóle, gdzie leży Szkocja? Nie wiesz. Wiem. Jest a wiesz, obok Danii, Norwegii, Szkocja, a nie Szwecja, Stockholm. Tak? No Stockholm, stary, widzisz, no, nie ogarniasz takich rzeczy, no stary. No. Ale powiedziałeś Szwecja, czy... No Stockholm, no mordo. Nie, wolne dobra. Miasto milionowice. Ja idę spać, cześć. A, nie mogę spać. No widzisz. Nic ej, czekaj, nie ma... tutaj nie masz zbyt dobrze?
Ale o co ci chodzi? Czekaj, czekaj, to trzeba zarekwirować. No, no ale to jest łóżko, gościu. Nie, no masz dywan, ma mordo. Prawo spać. Znam swoje prawa i będę o nie walczył. Nie, 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 mordo. Nie Znaj obserwujesz... swoje prawa, Elviso. Chyba nie obserwujesz prawa Elviso. Prawo Elviso mówi, że nie ma żadnego prawa, no mordo. Co? No przykro mi. To jest łamanie prawa, łamiesz nie, konstytucję. Nie, to jest prawo Elviso. Ono jest nienaruszalne. Zostaniesz jest... wsadzony do paki na dożywocie, jak ją tylko nie, odbuduję. Nie, według artykułu 43 ustawy o milionowickim prawie nie masz prawa się do mnie zwracać, gości, ponieważ jestem na służbie i masz być do mnie szacunek. Inaczej grozi ci odpowiedzialność karna. Proszę się wylegitymować! Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Elo! Nie, 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 ziomki, słuchajcie, to miasto to jest jakaś porażka. Ja robię dobry uczynek, odbudowywuję więzienie, no i trafiam za to do paki. Nie, to jest żałosne. Ziomki, jeśli uważacie, że to jest złe, piszcie w komentarzu. Jak uważacie, że to dobrze, że trafiłem do tej paki, no to też napiszcie w komentarzu, ale w każdym bądź razie, serio, ja nie wiem co zrobić. Ja na pewno z tego miejsca jak najprędzej się wydostanę, jak tylko będę mógł, i po prostu odbuduję to więzienie, żeby wpakować tam za to po prostu tutaj zbrodnie Elvisa. Będzie taki plot twist, więc ziomki, koniecznie po prostu tutaj subskrybujcie jeszcze, czyli jesteście po prostu ciekawi tego, co się wydarzy. No i obserwujcie po prostu, subskrybujcie Agent X-a, żeby znać swoje prawa. W tym momencie to byłoby na tyle. Do zobaczenia na następnym odcinku. No i cześć!